Onet Rano Wiem, Marcin Zawada, a dziś o wyjątkowej książce Wojna. Antologia reportażu wojennego, czyli wojna, która nam towarzyszy dość często tu i teraz w Europie, tu i teraz na świecie. No i wojna, o której też trzeba umieć opowiadać. Wojciech Jagielski, dziennikarz, reportażysta i pisarz, jest moim gościem, autor też tej książki. No książka nie jest najbardziej cienką pozycją, jaką trzymałem ostatnio w rękach, ale z drugiej strony i tak zmieścić na tylu stronach, to jest 1100 stron mniej więcej, antologię reportażu wojennego, czyli zbiór różnych reportaży, opisów wojny z ostatnich 100 lat, to i tak jest ogromny wyczyn. No tak, to chyba ten najważniejszy, może nie sukces, ale najtrudniejsze wyzwanie było, żeby zmieścić się w tych... nie było limitu 1000 stron, ale no, wiedzieliśmy z wydawcą, że no, nie można tej książki nieskończenie zwiększać i zwiększać. Tak, selekcja to jest chyba najtrudniejsze i przykre zadanie w sumie, żeby rezygnować z czegoś na rzecz czegoś z powodu ograniczonego miejsca, a miejsce musi być ograniczone, jeżeli ta książka w ogóle ma być czytana, żeby można ją było unieść w rękach, więc to było trudne, ale praca, przynajmniej ta moja część, była wielką przyjemnością, bo jednak obcowanie z takimi doskonałymi piórami i przypominanie sobie wojen sprzed lat, sprzed 100 lat, bo rzeczywiście tematem tej książki jest 100 ostatnich lat naszej historii. Więc ta historia, która jest moją pasją zawodową też, no to była sama przyjemność. Dużo trudniejsze zadanie miały moje koleżanki i koledzy z wydawnictwa, którzy musieli użerać się o zdobywać prawa autorskie do tych fragmentów, które ja wskazywałem. A ja tylko dodam, że tutaj znajdziemy teksty takich osób jak Ernest Hemingway, Albert Camus, nasz Ryszard Kapuściński, ale też Radek Sikorski, Anne Applebaum, to już z tego naszego podwórka, ale cała plejada znakomitych autorów, pisarzy, tak jak Winston Churchill, też polityków, no, który ma na swoim koncie Nobla i też pisał o wojnie i te teksty tutaj znajdziemy. 100 lat wojny w tej publikacji. Jak ta wojna się zmieniała przez te lata? Sama wojna prawdopodobnie niewiele. Zmieniały się instrumenty wojenne, bo zmieniał się oręż. Coraz to doskonalsze machiny do zabijania, żeśmy wymyślali i stosowali. Taką zmianę najsmutniejszą, jaką zauważyłem, dostrzegłem, ale to już na pewno ktoś przede mną dużo wcześniej zaobserwował i ocenił jak należy, ale to, że te wojny coraz bardziej, a w XX wieku już zupełnie zmieniły się z tych wojen, jakbym to powiedzieć, rycerskich nie w sensie szlachetności, bo nic szlachetnego ja przynajmniej w wojnie nie dostrzegam, ale z wojen, które polegały na walce dwóch nieprzyjacielskich armii ze sobą, one stały się wojnami przeciwko ludności cywilnej i ofiarą wojen współczesnych, wszelkich, a w zasadzie wyłączną ofiarą, nie są wrogie armie, tylko jest ludność cywilna, atakowana jest ludność cywilna, żeby poprzez terror na ludności cywilnej gnębić armię wroga, zmuszać je do ustępstw czy do wycofania. I to jest rzeczywiście coś, co się zmieniło i coś, co niestety dzień po dniu oglądamy w mediach. Wystarczy chociażby przypomnieć obrazki z Ukrainy czy ostatnio ze Strefy Gazy, gdzie też ta ludność cywilna cierpi bardzo mocno. A jak zmienił się sposób opowiadania o wojnie? No pan był na wielu wojnach, pan nie lubił przez pewien okres swojego życia. Pytanie, czy wciąż pan tego nie lubi, jak się panu, o panu mówi, że jest pan korespondentem wojennym. No ale był pan tym korespondentem wojennym. Byłem, opowiadał tak, pan tak, nam, tak, Polakom, o wojnach w różnych miejscach na świecie. Czy dziś, kiedy pan czyta korespondencję swoich koleżanek, kolegów, to jest inny rodzaj opowiadania o wojnie niż ten, który pan uprawiał? No, myślę, że nasze opowiadanie zmienia się też z czasami. Tak jak my się zmieniamy, to i nasz sposób opowiadania się zmienia. Sposób patrzenia, dostrzegania rozmaitych spraw. To, że dzisiaj dysponujemy innymi środkami komunikacji, wpływa też na naszą wrażliwość i na sposób opowiadania. No dzisiaj by śmiesznie było, gdyby dzisiaj korespondent ze Strefy Gazy czy z Donbasu opowiadał językiem Jacka Londona z początka XX wieku. Ciekawy byłby to eksperyment.
może pan namówi któregoś ze swoich kolegów, żeby... Porozmawiam z nimi. Nie wiem, jak to zareagują. Ale to raczej proponuję, żeby to zapowiedzieć jako kącik humorystyczny, a nie jako wiadomości z Ukrainy. Więc język się przeżywa i środki przekazu też. Wszystko tak jak dziennikarstwo. Dziennikarstwo musi być dostosowane do współczesnych czasów, sobie współczesnych. Jeżeli nie nadąża albo wyprzedza, to znaczy, że nie wypełnia tej podstawowej misji, bo rolą dziennikarstwa jest przynosić wiadomości. Wiadomość wtedy ma znaczenie, kiedy jest zrozumiała. Nie będzie zrozumiała wiadomość, jeżeli zostanie podana w niezrozumiały sposób. Więc moje dziennikarstwo, które może było dobre w latach 90. czy na przełomie stuleci, wtedy, kiedy jeszcze, no to były te moje czasy, wcale nie jestem przekonany, że dziś nadałbym się do pracy w państwa dziale zagranicznym czy w dziale zagranicznym jakiejś codziennej gazety, bo ona inaczej pracuje i innego ma czytelnika. Innym jest czytelnikiem ktoś, kto czytał wiadomości na papierze, na płachcie gazety czy też w książce, a kimś innym jednak, wydaje mi się, jest ktoś, kto dowiaduje się o świecie z ekranu telefonu. Inny sposób czytania, inny sposób koncentracji. Troszkę pewniej wrażliwości i oczekiwania inne. I tu właśnie dochodzimy do tego punktu, który jest moim zdaniem rewolucyjny w stosunku, jeżeli chodzi o opowiadanie wojny z miejsca, gdzie to się dzieje, i takimi osobami jak my, które czytają, oglądają to, czyli social media, czyli coś, co pojawiło się przy okazji wojny w Ukrainie i coś, nad czym ja bardzo mocno ubolewałem, moi koledzy z naszej redakcji również, że coraz częściej opierały media relacje na temat tego, co dzieje się w Donbasie, w Odessie, w mniejszych, większych miejscowościach Ukrainy od tak zwanych zwykłych ludzi, niezweryfikowanych, którzy wrzucali filmiki, a nie od tych dziennikarzy, korespondentów, którzy tam po prostu no, mieli kłopot, żeby dojechać, to po pierwsze, ale nawet jeżeli byli, no to ich styl opowiadania, o czym pan redaktor wspomniał, był inny niż ta kultura obrazkowa, która dziś dominuje. No ja nie jestem zwolennikiem czy wyznawcą kultury obrazkowej i te filmy czy zdjęcia nadawane przez świadków wydarzeń naocznych mają dla mnie taką wartość, że są tą samą opowieścią, którą ja od nich bym uzyskał, jadąc do nich, z nimi rozmawiając. Natomiast moją rolą jako dziennikarza jest te opowieści świadków przerobić na dziennikarski tekst, na opowieść, która jest także poparta jakąś wiedzą, kompetencją. Bardzo często naoczny świadek widzi coś i potrafi to w sposób bardzo obrazowy opowiedzieć, ale niekoniecznie rozumie znaczenie tego wydarzenia. Dziennikarz, rolą dziennikarza jest i widzieć, najlepiej, jeżeli to jest możliwe, albo przynajmniej dzięki takim świadkom dowiedzieć się o tym obrazie, odtworzyć go sobie i poprzeć to swoją kompetencją. Znaczy, bo nie opowiadamy o rzeczach, które nie mają znaczenia, prawda? Mówimy o czymś, co jest ważne dla naszych czytelników, widzów czy słuchaczy. No więc mówimy jako dziennikarze o tym znaczeniu i tego zadania nikt nas nie zdjął. Dzisiejsze media, czy sposób komunikowania jest łatwiejszy i trudniejszy. Łatwiejszy dlatego, że nie musimy... Ja wyjeżdżałem w świat zwykle nazajutrz po jakimś wydarzeniu. No i odtwarzałem to, co się... W poniedziałek odtwarzałem to, co się zdarzyło w niedzielę, w najlepszym wypadku. Mój kolega, fotoreporter, który ze mną jechał, robił zdjęcia we wtorek czemuś, co się zdarzyło w niedzielę. I to było prawdziwe mistrzostwo, żeby coś takiego zrobić. Dziś dostajemy zdjęcia pół godziny po tym wydarzeniu w tą samą niedzielę, prawda? Bo ktoś zrobił zdjęcie telefonem komórkowym. Ale rolą dziennikarza... To jest dopiero początek pracy dla dziennikarza. To nie jest już informacja pełna i skończona. Ona nie mówi o znaczeniu tego wydarzenia. To jest wciąż, wydaje mi się, rola dziennikarskiej, to się nie zmieniło. W rolę w media społecznościowe ja też dosyć sceptycznie do tego podchodzę, bo to, że ktoś robi zdjęcia, nie robi automatycznie jeszcze jego, nie czyni go fotoreporterem. To, że ktoś potrafi pisać, nie jest jeszcze pisarzem. To, że potrafię śpiewać, że śpiewam sobie przy goleniu czy w ogóle w domu, nie uprawnia mnie do tego, żeby oczekiwać, że ktoś mi zaproponuje kontrakt w La Scali i do zawodowego śpiewania. Dziennikarz to jest jednak zawód z kompetencjami i zobowiązkami. To nie jest hobby. Może być też hobby, oczywiście piękne, ale działalność hobbystyczna jeszcze nie czyni nas profesjonalistów. Może być początkiem profesjonalizmu. Pan bardzo często jeździł w towarzystwie właśnie fotoreporterów, o czym pan wspominał, a to powodowało, że musiał pan być na tej pierwszej linii, najbliżej wydarzeń, no bo pana koledzy musieli zrobić zdjęcia tych wydarzeń, nie kilometr, dwa, trzy, pięć dalej.
związku z tym widział pan bardzo wiele dramatycznych obrazów. Czy te obrazy są w pana głowie z panem do dnia dzisiejszego? Są, dlatego że wciąż nie narzekam na pamięć. I tak jak potrafię odtworzyć sobie rozmaite zdarzenia z przeszłości, niekoniecznie zawodowej, tak samo te obrazy z pracy zawodowej gdzieś są. Natomiast różnica między mną i wieloma moimi kolegami polega na tym, że one nie przeszkadzają mi żyć. Podczas gdy wielu moich kolegów z tymi obrazami, które włóczyły się za nim, nie potrafili sobie poradzić. To jest coś, co oni, korespondenci wojenni, nazywają stresem bojowym, a co lekarze nazywają po prostu stresem pourazowym. Więc to z tym mieli kłopot. Ja prawdopodobnie tylko dlatego, że nie wiem, z rządzeniem losu taką mam osobowość, a nie inną. Nie gorszą, nie lepszą, inną po prostu. Z tym jakiegoś kłopotu nie miałem, a może wręcz miałem jeszcze gorszy, dlatego że na te choroby zawodowe, na które powinienem ja cierpieć, je przeszła moja żona, więc może to jeszcze jest gorsze. Mówił pan o że musiałem podchodzić tak blisko. Nie musiałem pewnie, ale głupio mi było nie podchodzić. No jeżeli wybieramy się gdzieś we dwóch, pan ma aparat fotograficzny, a ja długopis i karteczkę, no głupio mi by było tak po ludzku mówić: panie Marcinie, to pan tam pójdzie, zrobi sobie te zdjęcia i później mi je pokaże, bo przecież nie będę się z panem pchał. Razem pracowaliśmy z fotoreporterami i razem podróżowaliśmy. Tak po prostu to był dla mnie taki oczywisty, nawet to nie był wybór. Dzisiaj myślę sobie o tym, że to było takie dobre zrządzenie losu, bo mnie uchroniło przed taką pokusą dziennikarstwa na odległość, a myślę, że każdy w sobie coś takiego gdzieś tam nosi i ono jest łatwiejsze. Strefa komfortu. Strefa komfortu. I z drugiej strony, no właśnie to, że byłem z nimi i byłem, widziałem to, co oni fotografowali, to oni byli też świadkami tego, że ja tam byłem, więc nie obawiałem się nigdy, że ktoś zarzuci mi konfabulację, bo miałem na to świadków, miałem na to dowody w postaci zdjęć. Inna rzecz, że kiedy Krzysztof Miller odszedł z tego świata, no to straciłem w zasadzie jedynego świadka tego wszystkiego, co żeśmy robili razem, i w zasadzie jego śmierć była także zamknięciem tego etapu i w moim życiu prywatnym, ale przede wszystkim w życiu zawodowym. Wiedziałem, że to już się skończyło, już nigdy się nie odtworzy. No i pan też w tej książce pisze o pana kolegach, tych, których też pan na swojej drodze spotkał, których już nie ma. Jest cały rozdział o takich właśnie osobach, które jeździły na wojny, wracały z tych wojen, ale był ten jeden raz, kiedy z tej wojny nie wróciły. A Krzysztofowi Millerowi, o którym pan mówił, pan tę książkę zresztą poświęcił. A czy te wydarzenia, które dzieją się w różnych miejscach świata, gdzie jesteście bardzo blisko linii frontu, to są takie wydarzenia, które powodują, że w tych miejscach bezpiecznych, kiedy wracacie do domów, macie ze sobą kontakt, przyjaźnicie się dalej, na odległość oczywiście, bo z różnych krajów pochodzicie, czy to jest tylko taka przyjaźń w danym miejscu, tam gdzie jesteście, to działamy razem, a później już każdy żyje? Wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku była tak, jak pan mówi, ta druga część pana wypowiedzi, bo nawet z Krzysztofem, z którym w pracy zawodowej po tamtej stronie byliśmy, myślę, że czymś więcej niż przyjaciółmi, byliśmy no, troszkę jak tacy dziennikarze, jak bracia w zawodzie, to po powrocie do Warszawy spotykaliśmy się bardzo sporadycznie, bardziej w redakcji. Nigdy nie bywaliśmy u siebie w domach. Jeżeli spotykaliśmy się, to na jakichś tam, nie wiem, imprezach, ale na które byłem i ja zapraszany, i on, czy po prostu się tak nadarzało. Nie byliśmy przyjaciółmi, zresztą ja to słowo przyjaźń traktuję bardzo szczególnie i rezerwuję je dla naprawdę niewielu osób. To jest coś ważniejszego niż, znaczy nie ma chyba nic ważniejszego w życiu, co człowieka by spotkać, niż przyjaźń. Więc to no, nie szermuję tym słowem, tak jak się nazywa przyjaciółmi ludzi na spotkanych, przypadkowo spotkanych. Nie nazwę pana przyjacielem jeszcze w każdym razie. Ale jeszcze po wyjściu z tego studia, do tego jeszcze troszkę nam trzeba. Więc to były raczej znajomości zawodowe. Niektóre trwały dłużej w moim
moim przypadku. Z niektórymi znajomymi wciąż utrzymuję kontakt, a z innymi no już mniej. Myślę, że gdybym jeździł, albo gdyby czas się zatrzymał, powiedzmy w roku 98, to prawdopodobnie byśmy się dalej widywali kilka razy w roku, więc może częściej niż z wieloma kuzynami, z którymi się człowiek spotyka na cmentarzu raz do roku, odwiedzając wspólne groby. Ale kiedy wykruszamy się z tego zawodu, a on jednak, ta metryka ma sporo do powiedzenia, no to spotykamy się, czy kontaktujemy się ze sobą znacznie rzadziej. Z niektórymi częściej, z niektórymi mniej, to w zależności też od potrzeby, ale tak jak w życiu. Zaczęliśmy od opowieści o wojnie, o tych 100 latach wojny. No i chciałbym, żebyśmy na koniec rozmowy też wrócili do książki i do tej wojny, którą obserwujemy na własne oczy. Pan pisze na ostatnich stronach tej książki tak. Wojna stworzyła Władimira Putina. Wniosła go do władzy, dała sławę, ale także podziw i wdzięczność Rosji, która zawsze miała słabość do przywódców wzbudzających raczej trwogę niż uwielbienie. Jako wybraniec wojny, który wszystko jej zawdzięcza, Putin jest też jej dłużnikiem, zakładnikiem i sługą. Czyli Putin był skazany na prowadzenie takiej wojny. W jakimś sensie tak. No, pamiętajmy, że zanim został prezydentem, zanim został wyniesiony na te szczyty kremlowskiej polityki, z własnego wyboru i kierując się własnym marzeniem, Władimir Putin trafił do Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, KGB. To może nie była... Przemoc nie była jedynym narzędziem, którym KGB się posługiwało, no ale raczej przemoc była tym podstawowym instrumentem, może nie taka fizyczna, niż perswazja. Więc myślę, że ta przemoc go w jakiś sposób uwodziła od samego początku. A osadzany na tronie na Kremlu w 1999 roku, jednym z pierwszych jego decyzji prezydenckich, premierowskich, jeszcze było rozpęczenie wojny w Czeczenii, o ekspedycji karnej w zasadzie na Kaukaz. Nie wiem, bo nie jestem znawcą kremlowskiej polityki, to musiałby pan powertować w książkach innych autorów, czy najpierw była podjęta decyzja o wojnie po to, żeby uprawomocnić, czy wynieść Putina do władzy, czy też Putin już jako premier podjął decyzję o inwazji na Czeczenię po to, żeby uprawomocnić tę swoją intronizację. Nie ma znaczenia. Umocnił się u władzy na Kremlu dzięki zwycięskiej wojnie w Czeczenii i to w dodatku wojnie prowadzonej w taki właśnie sposób, w jaki dziś prowadzi wojnę w Ukrainie. Nie. Bezwzględny, absolutnie bezwzględny, krwawy, niszczący coś, co nie chciało być częścią Rosji. Dzisiaj, kiedy słyszę wypowiedzi Putina czy rosyjskich polityków o Ukrainie, przypomina się mi ta Czeczenia, którą widziałem wtedy na własne oczy, że jeżeli Czeczenia nie chce być częścią Rosji, to jej nie będzie w ogóle. To zostanie zrównana z ziemią. I to samo działo się w Ukrainie w 22 roku i wciąż się dzieje. I w ten sposób właśnie wojna jest elementem tej najbardziej brutalnej odsłony polityki i to widzimy na nasze własne oczy. Na sam koniec zapytam tylko o to, czy jak pan dziś widzi te korespondencje wojenne z Ukrainy, ze Strefy Gazy, z różnych miejsc na świecie, nie korci pana, że... Nie mówię, że pan się spakuje i pan pojedzie, ale nie myśli pan sobie, szkoda, że tam nie jestem, bo historia przez tyle lat działa się na moich oczach, a teraz już ja patrzę przez pryzmat tego szklanego ekranu na tę historię. No wciąż patrzę raczej przez kartki papieru niż ekran telewizora, z całym szacunkiem, ale tego telewizji traktowałem raczej jako źródło, jako przedstawienie, źródło bardziej rozrywki niż informacji. Nie tęsknię, chociaż oczywiście możliwość bycia naocznym świadkiem czegoś, to była ta najcenniejsza rzecz, którą dostałem, ten prezent, ten dar, który dziennikarstwo oferuje. Natomiast nie czuję żadnej tęsknoty, jakiegoś zrywania. No to jest na tej samej zasadzie, jakby pan mnie spytał, czy tęsknię za czasami, kiedy miałem lat 30 czy 35. Czy tęsknię? Nie wiem, akceptuję to, że mam lat 63. Czy chciałbym wrócić do tamtych czasów? Może tak, ale pod pewnymi warunkami, ale w każdym razie nie ma we mnie niczego, co by kazało mi zrywać się z fotela i nie wiem, pakować się, zgłaszać się, że a może jednak gdzieś pojadę. Nie pojadę. No możemy za to poczytać książkę Wojna, antologia reportażu wojennego. Wojciech Jagielski, to była wielka przyjemność. Dziękuję, że był pan naszym gościem. Dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia.